Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już Ambasadorze Zaświatów. To taki krótki, wrzutowy znowu odcinek, ale pewnie ciekawy jak każdy z tych różnych odcinków. Zastanawiamy się o czym pisać, na czym, o czym mówić, co kręcić, co przekazywać. Państwo dają nam różne pomysły. My też tutaj dwoimy się, troimy. I dzisiaj przyszedł nam taki temat bogactwa. No właśnie bogactwo. W całym tego pojęcia szerokiego znaczenia w takiej szerokiej perspektywie to bogactwo mówimy w ogóle o bogactwie, o bogactwie materialnym, o bogactwie duchowym, o bogactwie ponadmaterialnym, jak to bogactwo jest postrzegane po śmierci tam? Co nas tutaj kręci, cieszy, a co kręci nas tam. Ja już kiedyś mówiłem o różnych rzeczach, o tym, co zobierzemy, co nie weźmiemy, co nam odslą, tak, że wiadomo, że nie weźmiemy tego wszystkiego, tych samochodów, tych świeczek, tego, tego, wiadomo. Ale ja myślę o takim bogactwie w sensie zagonienia się za pewnym bogactwem i przewartościowania tego, za czym gonić, a co odpuścić. Gdybyśmy się w życiu zastanowili nad taką jedną kwestią, czego nam brakuje w tym życiu? Pewnie wiele rzeczy nam brakuje. Czy warto się o te rzeczy zabijać? Pewnie nie. No ktoś powie, że brakuje mu pieniędzy, ktoś powie, że brakuje mu samochodu. Ale ciągle będziemy mówili o tych rzeczach materialnych, o tych rzeczach namacalnych, tak jak ta skrzynka, to jest namacalne. Nikt z nas nie powie o rzeczach ponadmaterialnych, o rzeczach duchowych. Czego ci brakuje w życiu? Polepszenie swojej duchowości, e, wejścia w siebie. Nie, każdy powie pieniędzy, samochodu, etc. To bogactwa, brakuje nam tego bogactwa. I większość z nas ma prawo tak powiedzieć, tak? Że brakuje nam, nie wiem, tego co lubimy, dobrego samochodu, dobrego jedzenia, e, dobrego domu itd. Ale nie zastanawiamy się, że to wszystko czego nam brakuje, tam w ogóle nie będzie potrzebne. Oczywiście, że tu musimy jakoś żyć, funkcjonować, to jest jasne. Przecież trudno mieszkać nam pod mostem, tak? I zjeść jakiegoś papierowego talerza. Aczkolwiek teraz to takie modne i ekologiczne. Oczywiście, że tak, ale nauczmy się wartościować tą skalę, czego nam brakuje, do tego, czego nam naprawdę potrzeba. Nieważne, czego Ci brakuje, ważne, czego Ci potrzeba. Czy to, czego Ci brakuje, jest tak bardzo Ci potrzebne, żeby się zabijać, denerwować, żeby Ci dopadły nerwy? Pewnie nie. Ale my tak za tym zabijamy się. Ktoś mówi, ile zadabiasz? 6 tysięcy, ale będę walczył. Mam dostać podwyżkę o 500 zł. A ktoś musi przeżyć za 1000 zł. I mówi, nawet nie walczę o jakąkolwiek podwyżkę. Każdemu według jego uznania, tak? Czy punkt widzenia od punktu siedzenia. Natomiast co jest ważne, po tamtej stronie to wszystko szlak trafi. Nie ma tego. I to, co dzisiaj było nam niezbędne do naszego życia, tam staje się w ogóle niepotrzebne. Czy więc w takim razie mamy o to bogactwo nie zabiegać? Otóż mamy zabiegać o bogactwo. To bardzo miło jest, kiedy mamy takie ładne rzeczy, prawda? To, to ileś tam kosztowało. Stara skrzyneczka przedwojenna. Wiecie po czym to? To po papierosach. Kiedyś takie ładne skrzyneczki robiono na papierosy, tak? Pięknie, ładnie, fajnie. No to kosztuje trochę. Czy też jest niezbędne do życia? Nie, no można bez tego się obyć. Ale ładnie wygląda. Państwo mają ładniejszy film, czy ten świecznik taki miedziany i tak dalej, czy mosiężny. Ale nauczmy się, że bardziej zabiegajmy o te rzeczy ponadmaterialne, duchowe, emocjonalne, to, co prowadzi nas do polepszenia naszego ducha. Tak? To są ważniejsze rzeczy. Ludzie mówią, że nie zabierzemy tego wszystkiego tam i tak dalej. I mówią tylko, ale nadal o to zabiegają. Ktoś zapytał się kiedyś mnie, co wezmę z osobą, jak odejdę. To bardzo dobre pytanie. O, w mojej książce jest to oczywiście tam opisane. Ja już w ambasadorze mówiłem nieraz, ale żeby jeszcze. Co zabierzemy? Zabierzemy to, co mamy w sobie. A więc zabieramy siebie. A zabierając siebie, zabieramy swoje wnętrze. Czyli nie zabieramy siebie jako, buty za 6 tysięcy, torebka Louisa Vuitton i jakieś tam. Nie, nie. Zabieramy swoje wnętrze. Im lepsze wnętrze. Tym, tym bardziej ono nam oświetli tam nasz świat, tak? Nasze wnętrze jest jak latarka. Im bardziej lepsze akumulatory, tym światło jest lepsze. Im słabsze, światło jest marne. I trochę jak te panny roztropne z tymi, prawda, kagańcami, oświaty, nie, kagankami, które, prawda, jedne miały ogień, drugie nie miały, jedne miały oliwę, drugie nie miały. Chodzi o to, że właśnie o te rzeczy trzeba zadbać. Czyli oto rozjaśnienie własnego siebie, czyli my własnym sobą rozjaśnimy sobie tam swój świat. Warto się otaczać tymi rzeczami, bo warto, ale one nie mogą przysłonić tego, co wewnątrz. Oczywiście, proszę Państwa, warto gromadzić jakieś pieniądze, żeby potem też innym pomagać. Wiecie, ktoś ma na przykład 20 milionów, 30 milionów i lekką ręką, oczywiście wszyscy o tym wiedzą, widzą, jak niesie milion złotych, prawda, i przekazuje na chore dziecko na fundację, z tych 30 milionów to nawet nie poczuł, że oddał. Oczywiście przy tym zrobił więcej zamieszania halo niż to było warte. To nie zostanie mu policzone w ogóle, to, to, to jest taki bardziej celebrycki gest. Chodzi o to, żeby się dzielić, dawać to, co jest, jak ta wdowa. Pamiętacie przypowieść o wdowie, która rzuciła grosz i wszyscy się zdziwili tylko grosz? Tak, bo dała to, co miała. Ale reszta dawała tylko to, co mi zbywało, tak? Więc jeżeli my będziemy, o, trochę mam za dużo, to oddam, to też nie będzie liczone. Po to mamy tu środki, po to gromadzimy też pieniądze, po to też żyjemy z tym, abyśmy mogli innym pomagać, abyśmy mogli innym dać życie, dać świat, dać nowość. Tak? Dać coś dobrego, a potem budować swój świat. Więc zapamiętajmy sobie, że bycie bogatym człowiekiem to nie jest grzech. Absolutnie to nie jest grzech ale to ma do czegoś nas prowadzić. Wtedy pomagamy innym i dzielić się. Nasze bogactwo jest po to, aby się nim dzielić i kiedy przejdziesz tam, to tam podzielą się z Tobą też bogactwem. A więc dzielić się bogactwem, aby dzielić się tym, co mamy. Nie nadwyżką, tylko dzielić się tym, co mamy. Tym, co zgromadziliśmy, ale w bardzo mądry sposób, tak? I to jest bardzo ważne i to jest ta droga, która nas uszlachetnia. Więc bogactwo, zdobywanie pieniędzy, samochodów jest dobre. Ja nie powiem, że nie trzeba mieć samochodu, tak? Czy osiem akurat, to ja nie wiem, tak? Ale no, nie powiem. Natomiast bycie w tym wszystkim dobrym, dawanie tego, dzielenie się i jedna ważna rzecz. Wiedząc i pamiętając i mając to na uwadze, że po tamtej stronie nic z tych zgromadzonych rzeczy nie weźmiemy. Nic to tam nie ma sensu. Natomiast ile się podzieliłeś bogactwem, tyle dostaniesz tam. To jest jedno. A po drugie chodzi najważniejsze o bogactwo, jakie duchowe. O uwzbogacenie swojego ducha. O uwznoślenie go. Bycie dla niego takim Redbulem, który go uwskrzydli. Wniesie go na wyżyny. A nie... Przyciągnie zwykłymi materialnymi rzeczami. Wiecie, jest taki kawał, kiedy Żyd odchodzi, leży na Łożu śmierdzi, obok niego jest rodzina. I on się pyta, czy jest moja córka Rachela? Córka mówi jestem. Czy jest moja żona Sabcia? Jestem. Czy jest mój syn Aaron? Jestem. Czy jest moja ciotka Józefina? Jestem. On no, tak ostatnim nie mówi: to, to do cholery interesu pilnuje, jak wszyscy jesteście ze mną. No właśnie, on nadal jeszcze interes, interes. Więc chodzi o to, żeby ten interes nie jakby nie przygniutł nas, te pieniądze nas nie e, zepchnęły z tej drogi uwniaślania się i z tej drogi wzbogacania swojego ducha. Tak więc kiedy powiedzieliśmy, że tytuł nazywa się bogactwo, to chodzi nam bardziej o to duchowe bogactwo. Najbardziej o to duchowe bogactwo. Wiecie Państwo, bycie dziadem, nieudacznikiem, to też grzech. Nie Niedobieniem się w życiu niczego, żerowanie na innych, albo jest to, dali, dajcie mu tak z łaski, dobra, chociaż nie się chłopnaje, to też grzech, tak? Bo co z sobą zrobić? nic. Znowu mieć 20 milionów, i nie dać nikomu, to też grzech. No to ktoś powie, no to jak żyć? Ktoś by powiedział krótko, tak? Ale ja powiem tak. Żyć tak, aby można było się dzielić z innymi. Czyli pracuj tak, abyś miał takie środki, aby mógł się podzielić z innymi. Aby móc pomóc innym. Żyj tak, abyś miał siłę, dać innym radość, zadowolenie. Bo bogactwo Twoje będzie polegało na tym, że jesteś silny, zdrowy, gotowy do pomocy innym. Że jak sąsiadka powie, czy mógłby mi pan pomóc dzisiaj tam przestawić jakiś mebel, ty wskoczysz i powiesz, nie ma sprawy. Zwłaszcza jak miła sąsiadka, nie? Ale to nie ma sprawy. Jeżeli sąsiad poprosi cię, czy mógłbyś mu zrobić to, czy tam, to pomożesz mu. I to jest to twoje bogactwo. I to jest ta twoja siła. Wiecie, czasem słyszy się w branży sportowej, tak? Czasem słyszy się, że jakiś sportowiec, który odnosił sukcesy, który e, jakby powiedzieć walczył. O to, że mieć medale, miał tam jakąś dostał raka, coś takiego. I znaczy, potrzebło na operację osie, y, 800 tysięcy na operację. Posprzedawał trofea, posprzedawał jakieś rzeczy, i jeszcze mu brakowało. I on w tej telewizji taki apel, tak, puszcza, i ta jego żona płacze, a tacy sportowcy, którzy mają po miliony, po miliony? Taki Lewandowski czy wielu innych. Jeden telefon, przyjacielu nie ma sprawy, ja ci dopłacę. I ona za dwa miesiące jest znowu ten program, i ona mówi: No, udało nam się, że zebrać 60 tysięcy. No, skandal, skandal, tak skandal, bo ci wszyscy mają miliony, ci różni sportowcy, skoczkowie, i nikt nie uszczy dla swojego kolegi. Po fachu oczywiście, tak? Więc co komu po bogactwie? O jaki on jest do... O jak on kopie piłkę o jak widzi bramkę, to... No i co z tego? Dzielmy się. Bogactwem naszym jest to, że możemy się dzielić. I to jest największe bogactwo. I na tym zakończymy ten nasz wrzutowy, taki krótki odcinek o bogactwie. Jeśli Państwu się to podoba, to proszę lajka, suba, łapka w górę. <laughs> Jeśli uważacie, że nie, to trudno, <laughs> też się pogodzę. Zobaczymy, jaki będzie następny odcinek, który będzie pewnie bardzo ekscytujący, będzie fajny. Natomiast pamiętajmy: bogactwo to jest to, co jest w nas, i nawet jeżeli mamy to bogactwo materialne, to dzielmy się. Nauczmy się dzielić, nauczmy się dawać, nauczmy pomagać, ale mądrze. Dziękuję.